Rosja. 18 ofiar śmiertelnego zatrucia alkoholem. Jekaterynburg. 18 ofiar śmiertelnego zatrucia alkoholem. Śledztwo wykazało, że zmarli pili napoje zawierające metanol, trujący alkohol używany zazwyczaj do celów przemysłowych. W ciągu ostatnich 2 tygodni z tego powodu w Jekaterynburgu zmarło 18 osób. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował w sobotę, że w ciągu ostatnich 2 tygodni w Jekaterynburgu zmarło 18 osób, które zatruły się skażonymi napojami alkoholowymi zawierającymi metanol. To trujący alkohol używany zazwyczaj do celów przemysłowych. Ofiary zakupiły skażony alkohol między 7 a 14 października od grupy osób, z których 2 zostały już zatrzymane, przekazał komitet. W innym regionie Rosji, na południowym zachodzie kraju, w zeszłym tygodniu wszczęto śledztwo w sprawie śmiertelnego zatrucia się nielegalnie produkowanym alkoholem 34 osób, przypomina agencja Reutersa.